Do domu, do domu. Słuchajcie, byliście zainteresowani, nie ma posprzątania. Tak jak żyjemy naprawdę, jak to się mówi, gdzie jest żona i dziecko, jest bałaganik oczywiście, jest poobiednia drzemka była, tam mamy balkon, ale on jest zabudowany, tu mamy kuchnię. To jest kuchnia. Kuchnia nie jest duża, ale i tak żeśmy ją powiększyli, bo przedtem było zamknięcie tutaj, o tyle jest powiększona. Podstawowe rzeczy są, zmywarka jest, czajnik do wody jest. Słuchajcie, taka ważna, fajna rzecz, która jest zawsze w chińskim domu, to jest taki czajnik, który cały czas trzyma temperaturę wody. Tu jest akurat 6-litrowy i powiem wam, że moja żona i niania nie jest cały dzień, opróżniają ten czajnik bez problemu w ciągu dnia. Nie mówiąc o tym, że żona jeszcze idzie do pracy. Akurat w tej chwili, czekajcie, zapalę wam. W tej chwili on trzyma 55 stopni i to jest taka woda do picia non-stop. No więc tak, tu już widzieliście, to jest jeden pokój. Tu jest pokój w tej chwili jako zabawowy dla dziecka. Tam mamy położony materac i pełno zabawek dziecka, które się bawi. Po tej stronie jest pierwsza toaleta. Następnie jest mój pokój taki do komputera, który zaadoptowałem sobie do YouTube'a, ponieważ mogę go robić tylko wieczorami i nie chciałbym za długo przesiadywać w pracy. I na końcu jest sypialnia z drugą łazienką. Tu są moje koty. Na pewno jest jeden, tylko widzę. Tu jest mój kot, Dudu. To jest ten większy, łobuz. I tu dziecko ma taki pokoik zabaw, tak? Bawi się, miękki materac, może sobie nawet podczas zabawy, jak skończy zabawę, to się położy i uśnie. Łazienka numer 1. Ona jest w tej chwili zaadoptowana tylko i wyłącznie używana do kąpieli dziecka. Także w ogóle do niczego więcej nie jest używana. No i tam wiadomo, jest bliżej do umycia rąk, jak potrzeba, tak? Łazienka druga, prysznic, hej, kurde, nieuczesany chłopak jestem. I tu jest sypialnia. I to wszystko. Tak wygląda akurat apartament tutaj. Aha, nie pokazałem wam, a tu jest mój pokój taki do... Gdzie wam robię i składam YouTube'a, tak? Może nie robię, tylko składam YouTube'a. Tak to wygląda. I mamy naszą małą kotkę. Koty mają na zewnątrz zrobioną specjalnie taką kuwetę do załatwiania. Ona jest bardzo duża, łącznie z wyciągiem na zewnątrz jakichś tam przykrych zapachów, tak? Słuchajcie, niesprzątane, nierobione, nieprzygotowywane, tak żebyście na żywo zobaczyli. Nie wiem, czy to się tak powinno pokazywać, no ale nie ukrywajmy, nikt albo mało kto żyje w jakichś tam takich warunkach, gdzie ma zawsze kubki na swoim miejscu. Słuchajcie, idę do restauracji. Nie będzie gości dzisiaj, to już wiecie. A może jeszcze nie wiecie, może okej, to wam powiem. Nie było gości dzisiaj, Gosia zaspała, bardzo mi przykro. Także, dobra, wyłączmy światło. Gosia zaspała, przyjedzie w innym czasie,
Wczoraj mi co prawda napisała, że przyjedzie z całą ferajną, umówiła się na obiad, no ale niestety nie dotarła. Klatka schodowa, dwie windy. Idę wyrzucić śmieci po drodze, więc zobaczycie co jak. Założyli nam skrzyneczkę z defibrylatorem i z bezpośrednim kontaktem do lekarza. Opa! Ni hao. Jadę wynieść. Mam takie opakowanie plastikowe. Nie wiem, czy coś zobaczycie. Nic nie widać, ciemno. To wam tego nie pokażę. No ale może zobaczycie też, jak trochę w nocy to wygląda. Tam jest na dole pod budynkiem mamy plac zabaw dla dzieci. Tu automat z wodą wbutelkowaną, a tu macie automat do brania, do pobierania wody filtrowanej, jeżeli nie macie filtra w domu. Ja mam filtr założony. Kosze na śmieci z segregacją. Czyli jest segregacja w Chinach. Tu jest kosz, gdzie wkładamy niesegregowane, a tu mamy dalej normalnie segregowane produkty. Zainstalowany pojemnik na ciuchy. I tam mamy następny pojemnik, którego nie widzicie. Ok. Każdy budynek a mamy ich tutaj 6, ma taki plac zabaw dla dzieci. Jak deszcz pada, to sobie mogą tu wejść i pobawić się. Ok, jedziemy do restauracji. I tam wam co nieco jeszcze pogadam. To jest drugi budynek podczas mojej drogi. Tam jest też taki plac. Tam jest już bardziej ćwiczenia, prawda? Można sobie poćwiczyć, jakiś sprzęt sportowy. Nasze wyjście. Czytnik twarzy. Siesie! Ja sobie zjeżdżam podjazdem dla wózków. Jestem na tym balansującym wariacie. To jest ten chodniczek deptak. To jest wejście główne. Mamy dwa takie wejścia. I normalnie ten deptak jest cały. W tej chwili tutaj to, co widzicie, jest połowa oddzielona, ponieważ tą linię wysokiego napięcia wpuszczają w chodnik na dole. A jest to dosyć skomplikowana zabawa, bo słuchajcie, wykopali naprawdę potęgę. Tam to betonują, wpuszczają to dosyć głęboko, także dosyć dużo pracy. Fajne, nie? Jadą sobie. Strasznie mi się to podoba zawsze. Teraz nam tu założyli taką małą przychodnię. Tu mamy jeden z osiedlowych sklepików. Tu mamy taki mały kindergarten, on zajmuje dwa poziomy. Tu mamy naszą konkurencję Pizza Champion. Puścizna. A to jest nasze. Powiększyliśmy sobie nasz ogródek. Na razie jest zimno, zrobiło się jakieś, słuchajcie, 17 stopni, więc nic nie będzie na zewnątrz.
do świąt przygotowani. Trochę jest wiatru, więc choinka na razie stoi wewnątrz. Hello! Michał! I tak. Tak, żeśmy przygotowali. Ha? A? Mejo. Hello. Hello. Co te moje koleżanki jedzą? A, gambej, znowu kurczę drinki. No, brawo, brawo, tak. Co my tu mamy? Pizza, ryż, chicken. A co ma tego? A, wątróbka. Bawiące się dzieci. Emily. Michał. Michał. Co tam na kuchni idziemy zobaczyć? Hej. Ale okej? Dobra. Ja już jestem. Obejrzeliście parę rzeczy. Chciałem Wam dzisiaj udzielić parę informacji na temat, szczególnie od Pana Janusz Frąckiewicz i media, plus tam jeszcze parę odpowiedzi, ale jak nagrałem te odpowiedzi i zobaczyłem, ile jest czasu, bo zrobiło się ponad 30 minut, dlatego nie umieszczę tego w tym odcinku. Ten odcinek zakończę dzisiaj, a w następnym odcinku może Wam powiem tylko, co będzie. Będzie na temat pracowników, na temat to, co usłyszałem od słuchacza, śmierci dwóch pracowników, na temat czasu pracy pracowników. Będzie na temat bezdomności, będzie na temat narkomanii i będzie na temat chyba wszystko. Zobaczymy. Na razie wiem, że odpowiedziałem na te pytania. Także musiałem to podzielić, bo wyszłaby godzina gadania. Nie macie już czasu, to już nie są, już zaraz są święta i wiem, że nikt by tego nie obejrzał. Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego dla tych, którzy nie zobaczą następnego odcinka i rozumiem to. Osoby zainteresowane, o których powiedziałem dzisiaj, będą chciały, to zobaczą. Wesołych świąt Wam życzę. Dużo zdrowia, dużo szczęścia. Wesołych, radosnych, radosnych. Pamiętajcie, to mają być radosne święta. Tu nie ma smucenia się, tu mają być radosne święta. Spędźcie je w gronie rodziny. Tak jak będziecie mogli. Ja będę spędzał w gronie mojej rodziny tutaj w Chinach. Znaczy z córką i z żoną. Niestety nie mogę ich spędzić z rodzicami. To już są moje drugie święta, albo trzecie, które nie spędzę z nimi. Także cieszcie się tym, że macie możliwość spędzenia świąt w większym gronie rodzinnym. Będziecie każdą minutę, jak będziecie w tym gronie, to pamiętajcie, że są ludzie gdzieś tam, to nieważne gdzie, czy ja tutaj w Chinach, czy Adam w Kambodży, czy mamy tam Piotra, wojownika w Tajlandii, czy mamy innych ludzi, którzy starają się Wam przekazać jakieś informacje, podróżują. Oczywiście część ludzi robi to na własne życzenie, ale uwierzcie mi, że każdy z nas, jeżeli by miał możliwość bezproblemowego przylotu do Polski na święta, to by to zrobił. Ja obiecywałem moim rodzicom, że na te święta przylecę. Obiecywałem to w lipcu i niestety nie mam takiej możliwości. Znaczy możliwość może by i była, ale powrót byłby kłopotliwy. Nie wyobrażam sobie, żeby spędzić z dzieckiem 3 tygodnie w izolacji, na kwarantannie. Nie, niestety nie jest to możliwe fizycznie. Nie wyobrażam sobie tego. Dlatego cieszcie się, że możecie spędzić
w gronie rodziny te święta. My się będziemy cieszyć tyle, co my możemy. No, ja mam żonę i dziecko tutaj i na pewno mi będzie troszeczkę łatwiej. Ale na przykład Adam czy Piotr, oni już będą mieli większy problem, tak? Oni będą tylko ze znajomymi. Pamiętajcie, że